Ja nie wiem, to już niech się lepiej nie przyznaje ten, kto ją hejtuje, bo to uważam, że to już jest wstyd, naprawdę. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś ze mną pani Małgorzata Socha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy na premierze filmu Disneya, Życzenie. Czy pani czasami czuje się jak bohaterka disneyowej opowieści? Chciałabym, ale mam czasami od czasu do czasu mam tę przyjemność, żeby móc dubbingować filmy, między innymi filmy Disneya, więc to jest wielka wtedy przyjemność. Co przychodzi pierwsze na myśl, jeżeli myśli pani Disney? To są jakieś pozytywne skojarzenia? Czy może już pani ma takie dorosłe podejście? Od razu jakaś korporacja, pieniądze, które w to wchodzą, jakieś takie... Nie, absolutnie. Jeżeli ja myślę o Disneyu, to myślę o pięknej historii, mądrej, wzruszającej, ponadpokoleniowej, bo to jest niesamowite, że filmy Disneya oglądamy wszyscy. I ci mali, i ci duzi, i każdy z nas znajdzie coś tam dla siebie. I to jest niesamowite, jak właśnie Disney łączy pokolenia. I ja przyznam szczerze, że bardzo się cieszę na dzisiejszą premierę, bo jestem ciekawa filmu. Słyszałam, że jest piękny, a moje dzieciaki to naprawdę przebierają nogami. W takim razie, czy ma pani jakąś ulubioną piosenkę disneyową? Ja uwielbiam piosenkę z Herkulesa w wykonaniu Natalii Kukulskiej. Uwielbiam, jest cudowna. Mówi pani o Natalii Kukulskiej, a z tego co wiem, łączy was przyjaźń. Czy to jest jakiś dowód na to, że w show biznesie rzeczywiście kobiety mogą się darzyć wzajemną przyjaźnią? Tak, ja w ogóle mam też dużo, dużo koleżanek, przyjaciółek, aktorek, więc dla mnie to chyba też się tak trochę pozmieniało. To już nie jest ten czas, kiedy kobiety ze sobą rywalizowały w taki sposób, jakim się słyszało, szczególnie w czasach, kiedy to życie aktorskie toczyło się głównie w teatrach. To jest cała masa anegdot, jak aktorki ze sobą rywalizowały o rolę, o status gwiazdy. Teraz jest chyba, my też mamy chyba do tego większy luz, jest dużo więcej też pracy. Praca jest dla każdego i chyba też, tak mi się wydaje, że też chyba też my się zmieniłyśmy kobietom. Nam kobietom chyba też jakby troszeczkę tak potrafimy chyba już odpuszczać. To jest super. A wy czerpiecie od siebie wzajemnie jako matki? Jakieś wzory, jakieś zachowania? Mówisz o moich koleżankach aktorkach matka? Chodziło mi konkretnie o Natalię Kukulską. A, o Natalię. Tak, absolutnie. My się nawzajem dopingujemy, wspieramy, wyjeżdżamy razem i to jest a propos. Proszę bardzo, wywołaliśmy ją tutaj. Jest i ona, no właśnie, więc nie trzeba długo czekać, jak wchodzi, chciałam powiedzieć, cała na biało, ale tym razem nie. Wchodząc tutaj do kina, nie da się nie zauważyć tej świątecznej atmosfery, która panuje w galerii. A pani od lat już jest kojarzona też ze świąteczną, już kultową właściwie kampanią świąteczną Apartu, te słynne reklamy Apartu. Czy to wszystko wpływa na to, że pani już czuje Boże Narodzenie trochę, czy jeszcze to jednak za daleko? Ja daję sobie jeszcze chwilę, bo to ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę tak sztucznie pompowane, więc ja myślę, że ja gdzieś tak odpalę ten taki świąteczny feeling od 1 grudnia. Ja sobie jeszcze daję sobie jeszcze czas, jeszcze te parę dni. Aczkolwiek moje dziewczynki w ten weekend już chciały wyciągać świąteczne dekoracje. Mówię, nie, powiedziałam, nie, nie. Jedną z uczestniczek tej kampanii jest też Julia Wieniawa. Ostatnio już się zaczęły prace nad nową edycją Mam Talent, gdzie Julia zasiądzie jako jurorka. Czy pani jej kibicuje i jak pani myśli, jak ona sobie da radę w tej nowej roli? Zobaczymy, nie wiem, ja jej kibicuję. Julka jest świetna, jest super dziewczyną, naprawdę ma wiele talentów, więc to jest super osoba na odpowiednim miejscu. Ona ma, jestem pod wielkim wrażeniem, jak ona jest pracowita, zdeterminowana i zdolna. Widziałam ją w pracy, miałam przyjemność z Julką pracować i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem i też to, co mi się podoba, że Julka też jest taka pokorna i ale to chyba wynika też z takiego wychowania, jakie odebrałam, więc naprawdę super dziewczyna,
z niesamowitym sukcesem na koncie i rzeczywiście można powiedzieć, że ona ma talent. Ja nie wiem, to już niech się lepiej nie przyznaje ten, kto ją hejtuje, bo to uważam, że to już jest wstyd, naprawdę. Już chyba ludzie się już też chyba też tak trochę złapali do tego. To wygasa. Tak, to wygasa i ona daje jakby samą sobą, jakby pokazuje to, jaką jest osobą, co potrafi i tak naprawdę grając i w teatrze, i w filmach, i w serialach, i jeszcze śpiewając, i fantastycznie tańcząc, naprawdę pokazuje za każdym razem, że jest fantastyczna, że daje z siebie wszystko, więc aż jestem w szoku, że ludzie tak mówią. Na deser chciałem zostawić serial Przyjaciółki. Ostatnio oglądaliśmy odejście Anity Sokołowskiej. Rozmawiałem z panią Joanną Miszowską, która powiedziała, że to były nie tylko emocjonalne sceny dla bohaterek, ale również dla was aktorek. Czy pani podziela to zdanie? Tak, absolutnie. Krzysiu! Chwileczkę, przepraszam. Dobrze, jestem, przepraszam. Tak. Czy jeszcze raz powtórzyć pytanie? Tak, dla nas absolutnie było to bardzo emocjonujące i bardzo, bardzo to przeżyłyśmy i było nam bardzo trudno i jakby no to jest wielka strata dla, no oczywiście tak po ludzku, dla nas, dla serialu, ale też jakby w ogóle tak dla nas, dla przyjaciółek, ale my się absolutnie jakby nie rozstajemy, ja jakby zawsze wierzę, tak trzymam za to kciuki i wierzę, że spotkamy się z Anitą gdzieś na planie, w pracy i szybciej niż później.